Czy miłość może być toksyczna? Tak, odpowie każda osoba, która związała się kiedyś z kimś, kto przedstawił się jej po prostu fałszywie. Najpierw prezentowała swoje najlepsze cechy i wielką opiekuńczość, a następnie ujawniła całą masę fobii, irracjonalnych żądań i wahań nastroju. Innymi słowy, każdy, kto kiedykolwiek związał się z alternatywką. Takiej samej odpowiedzi udzielą wszyscy ludzie, którzy związali się z ideologią dwudziestowiecznego liberalizmu. Ale zanim o tym wojna. W czasie II wojny światowej mogłoby się wydawać przynajmniej początkowo że to właśnie nazizm i faszyzm zatriumfują nad światem. W przeciągu dwóch lat Niemcy podbijają większą część Europy, dosłownie niszcząc większość armii krajów liberalnych na kontynencie. A na Dalekim Wschodzie Japonia zaczyna rozpościerać swoje macki nad Pacyfikiem. Jednak, co oczywiście wiemy, ostatecznie Kosa trafia na kamień. Niemcy, w imię wojny ideologicznej, rzucają wyzwanie socjalistom ZSRR, a Japonia budzi uśpionego olbrzyma, jakim jest gospodarka USA. Do 1945 kraje Osi zostają pokonane, a ujawnienie ich zbrodni, takich jak masowa zagłada Żydów, Romów i Słowian w niemieckich obozach śmierci czy działalność japońskiej jednostki 731, przeprowadzającej bestialskie eksperymenty na ludziach, rujnuje jakiekolwiek narracje faszystowskie w dyskursie politycznym Europy. Skutkiem tego nacjonalizm staje się doktryną negatywnie nacechowaną. Określa się je jako rdzeń, na którym dyktatury Hitlera i Mussoliniego zbudowano. By wrócić do dyskursu politycznego jako mało znacząca siła, narodowcy potrzebują kilku dekad. Na razie są z walki ideologicznej wykluczeni. A więc na arenie dziejów pozostaje już tylko dwóch wielkich graczy ideologicznych. Jednakże liberałowie wciąż nie wydają się być zwycięzcami tego wielkiego wyścigu. Wydają się nimi raczej socjaliści. W 1949 Europa Wschodnia staje się ostatecznie radzieckim satelitą, a Komunistyczna Partia Chin wygrywa wojnę domową. Po krwawym konflikcie w Korei oraz zdobyciu informacji o tym, że ZSRR posiada broń jądrową, w USA rozpoczyna się paranoja dotycząca czerwonego spisku. Zachód drży w posadach na widok noworodzących się potęg z podznaku sierpa i młota. Aby ten rozrost powstrzymać, kraje zachodnie wdają się w krwawe konflikty w swoich dawnych koloniach, które na zasadzie reakcji przyjmują narrację socjalistyczną jako narzędzie skutecznego oporu przed imperialnymi zakusami dawnych potęg europejskich. Tak więc, o ironio, chęć ratowania świata przed socjalizmem oraz <laughs> ukryte zakusy imperialistyczne tak naprawdę sprzyjają szerzeniu się kolektywnego sposobu myślenia. Na zasadzie odwrócenia narracji naszych najeźdźców. Ostateczny gwóźdź w trumnę liberalizmu zdaje się przebijać Nikita Chruszczow, który wygłasza słynne zdanie: czy wam się podoba, czy nie, historia jest po naszej stronie. My was pogrzebiemy. Liberalizm staje się słowem negatywnie nacechowanym w krajach zachodnich. Kojarzy się go z imperializmem, wyzyskiem klas niższych czy upadkiem moralnym elit politycznych. Pomimo iż dane empiryczne jasno udowadniają triumf liberalizmu na polach takich jak ekonomia, technologia czy nawet wojsko, idea podupada. Staje się przegniła i zaczyna dostawać pierwsze ciosy na swoim własnym terytorium. Pojawia się coraz więcej lewicowych ruchów studenckich na najbardziej prestiżowych uczelniach Zachodu, takich jak Cambridge, Sorbonne czy, jak to wówczas określano, Berkeleyowskiej Republice Ludowej. W 1968 roku ruchy te wywołują liczne protesty w świecie zachodnim. W Ameryce głośno oponuje się przeciwko wojnie w Wietnamie. W Meksyku dochodzi do masakry studentów na placu Tlatelolco. W Rzymie rozgrywa się tzw. bitwa w Vale Giulia, a prezydent de Gaulle musi uciekać z Francji do bazy wojskowej w Niemczech w obawie przed rozruchami. Ach, jednak tradycje w pewnych krajach nie giną. Horror osiąga apogeum, gdy największe niesocjalistyczne państwo ówczesnej Azji, Indie, zaczynają zbliżać się do ZSRR i Chin. Wówczas to Indra Gandhi ogłasza w kraju stan wyjątkowy. Dyktatura socjalistyczna ma właśnie przejmować kontrolę nad dwoma najludniejszymi nacjami świata. Co może tę sytuację odwrócić? Jak się okazuje, sytuację odwraca sam socjalizm, który okazuje się pustą wydmuszką. Udowadniają to przemiany ustrojowe w niektórych krajach Europy, wielki głód w Chinach, lub na przykład przymusowa kolektywizacja w demokratycznej Kampuczy. W wyniku braku zaopatrzenia w podstawowe produkty konsumenckie oraz pogarszającą się sytuację gospodarczą, kraje z południa Europy, takie jak Grecja czy Portugalia, odchodzą od ideałów socjalizmu, na nowo przywracając sobie wiarę w wolny rynek i indywidualizm. No, a przynajmniej na trochę jak to udowodnił nam ostatni kryzys. Po śmierci Mao w Chinach ujawnia się ogromny głód i zacofanie technologiczne, czego najlepszym zobrazowaniem jest słynna kampania walki z czterema plagami. No ja wiem, że teraz wszyscy oskarżą mnie o z historii bezcenzury, no ale co ja mogę? Wróćmy jednak do historii. Otóż w swej nieskończonej mądrości przywódca Chin w 1958 roku rozpoczyna tak zwany Wielki Skok plan industrializacji kraju oraz odbudowania utraconej przed wiekami chińskiej potęgi. Aby sfinansować plan, państwo środka ma sprzedawać zboże i ryż w ogromnych ilościach. Za to kupi maszyny, materiały budowlane, słowem wszystko czego wielki przemysł potrzebuje. Jednak uprawy cierpią przez wróble, które wydziobują część zasiewów. Rozwiązanie: wybić wróble. Co zresztą się dzieje? O czym nie pomyślał przywódca kraju, wydając takie polecenie, to to, że wróble są naturalnymi wrogami pewnego owada znanego nam jako szarańcza. Wróble znikają, więc jej populacja rośnie bezprecedensowo. Teraz chmary tych owadów przystępują do swej destruktywnej konsumpcji i rujnują chińskie rolnictwo. Jednak, przez panujące przekonanie o nieomylności Mao oraz niedawne czystki polityczne Urzędnicy odpowiadający za raportowanie o zbiorach podają zawyżone wartości i eksportują żywność, którą miano wykarmić obywateli Chin. I tak po latach mleko się wylewa. Wielki skok przypłacono śmiercią od 15 do 45 milionów Chińczyków. Tylu właśnie ludzi zginęło i zostało rannych podczas I wojny światowej, która podkopała ideały liberalizmu w pierwszej kolejności. Podobnej zbrodni dokonuje zresztą Pol Pot w demokratycznej Kampuczy. Po udanym przewrocie czerwonych Kmerów z 1975 roku i odsunięciu od władzy Lon Nola, generała, który władał krajem przed nimi, nowe władze rozpoczynają przebudowę kraju. Zaczynają od ateizacji i masowych przesiedleń. Te pierwsze doprowadzają do śmierci 25 tysięcy mnichów buddyjskich. Oraz ściganiu i karaniu więzieniem lub śmiercią obywateli, którzy w tajemnicy kultywują swoje wyznanie. Przesiedlenie zaś poszły o poziom wyżej. Stolica państwa Phnom Penh 17 kwietnia 1975 roku dosłownie pustoszeje. Ludzie dostają kilka godzin na, jak to określano, ewakuację, a nie subordynację karano śmiercią. 3 miliony ludzi rozwieziono następnie po okolicy, gdzie na ugorze musieli zacząć tworzyć kolektywne gospodarstwa rolne. Słabo odżywieni i ciągle prześladowani przez reżim obywatele, padali setkami. Pod koniec rządów Kmerów, kraj skurczył się o 2,5 miliona dusz z powodu głodu i prześladowań. Przed przejęciem władzy przez Kmerów kraj miał około 10 milionów obywateli. Nawet mało. Nie wyniszczył 25% populacji swego kraju. A potem? A potem zadziałał efekt domina. W latach 80. kraje takie jak Argentyna, Brazylia, Tajwan czy Korea Południowa odrzucają dyktatury wojskowe na rzecz demokratycznie wybranych rządów, zaś we wspomnianych wcześniej Indiach stan wyjątkowy zostaje zniesiony. Ostatecznie po 69 latach istnienia, w 1991 upada największe mocarstwo socjalizmu ZSRR. W momencie upadku kraj tonie w długach, które zaciągną na wyścig zbrojen z USA, nieudane pięciolatki Co? czy na przykład naprawę skutków katastrofy w reaktorze czernobylskim. Co jednak najbardziej uderza, to fakt, że w momencie upadku ZSRR przeciętny Rosjanin posiada majątek czterokrotnie mniejszy niż jego amerykański odpowiednik. Innymi słowy, liberalizm wreszcie triumfuje po całym wieku zażartych ideologicznych wojen. Czy oznacza to jednak, że liberalizm triumfuje teraz niepodzielnie? Nie powiedziałbym. Co ta historia miała pokazać, to to, że mimo iż liberalizm okazał się najbardziej zdrową i taką przyjazną człowiekowi ideologią, to nie jest to ideologia nieskazitelna. Bazuje bowiem na wierze w nieomylność człowieka. W końcu, wedle liberałów, to konsument wie najlepiej, co dobre dla gospodarki, wyborca wie najlepiej, co dobre dla polityki, a obywatel wie po prostu, co dla niego najlepsze. To naturalna konsekwencja wiary w wolność i indywidualizm. Tyle tylko, że jednocześnie zderzamy to z faktami takimi jak zjawiska sztucznego kreowania potrzeb konsumenckich, kryzysy zachodnich demokracji i betonowanie scen politycznych oraz toczące nasze społeczeństwa problemy związane z depresją czy choćby otyłością. Znajdujemy się w momencie historii, gdzie wady człowieka są ujawnione jak jeszcze nigdy dotąd. Tak więc liberalizm, pomimo triumfów w XX wieku, wydaje się być ideologią w stanie kryzysu. Próbuje powiem pogodzić naszą wiarę w nieomylność człowieka z najnowocześniejszymi odkryciami nauki i techniki. Te zaś oferują nam nie tylko sposoby na to, aby poprawić jakość naszego życia, ale także ulepszyć je lub korygować, przez np. kolejne środki farmaceutyczne czy rozwiązania z zakresu technologii cybernetycznych. Czy i tym razem nasza miłość do liberalizmu okaże się tak toksyczna jak w XX wieku? A może okaże się, że liberalizm jest ideologią, która okazuje się być dla nas najzdrowsza i pozwala nam po prostu żyć dostatnie w bardzo wydajnych społeczeństwach? Czas pokaże. Tak jak i ostatni odcinek tej miniserii, który ostatecznie odpowie nam na to wielkie pytanie: czy nasza miłość do liberalizmu jest w jakiś sposób toksyczna? Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam Was do lajkowania, komentowania, subskrybowania, udostępnienia tego Waszym znajomym. Być może kogoś zainteresuje ten temat. No i cóż, widzimy się prawdopodobnie już wkrótce w świecie przegniłego nihilizmu ideowego.